moi drodzy, moi drodzy, jeszcze raz Kaja i Transoriental Orchestra. No twoja, no, lecę do Tel Awiwu. Powiem im jutro, że nikt nie chce wojny. Ethel, cześć, dziękuję ci. Źle zrobiłam? Źle, bez sensu. Kochani, dziękujemy wam. Polecamy i podniecamy się na przyszłość. Słuchajcie, ale nie wypuszczamy ich, nie wypuszczamy ich wcale. Chodźcie, zaprośmy pozostałych artystów tego wieczoru. Dzień poleciał w tą, słuchajcie. Zaprośmy, widzę, że idzie Joshua Nelson ze swoim zespołem. Jak finał 10. edycji. To musi być naprawdę, naprawdę duży. Słuchajcie, jest z nami zespół Teatru Żydowskiego, który podziwialiście przez 10 dni. Moi drodzy, także jeszcze raz, ostatni raz dzisiaj na scenie, nasz duży finał, Czukun, Joshua Nelson, Kaja i Transoriental Orchestra wraz z Teatrem Żydowskim! Zasiądźcie, czekajcie, czekajcie. Mamy dla was parę niespodzianek. Wprawdzie najpierw coś powiemy jeszcze. No, ale siadajcie, siadajcie na chwilę. Ale tylko na chwilę. Słuchajcie, obiecaliśmy, że powiemy wam, jaki jest plan na najbliższą dekadę. No bo jesteśmy mało skromni, jak już jedna dekada, to następna, prawda? Słuchajcie, więc ja bym bardzo... Działa. Dobry wieczór, warszawiacy i nasi serdeczni goście. Przypadł mi w udziale bardzo przyjemny akcent tego finałowego koncertu festiwalu Singera. Zanim tego dokonam, chciałem powiedzieć kilka słów, bo Singer był bardzo specyficzną osobą dla Warszawy. Mania wspaniałego dorobku, kultury jidysz, kultury żydowskiej, pomysłodawczyni tego festiwalu. Pani Godzie Tencer, ten bukiet od pani prezydent z najserdeczniejszymi życzeniami. I liczymy na więcej, pani Godzie. Cały czas trzymamy kciuki. Moi drodzy, jeszcze dziś będzie muzycznie. A dla całego zespołu Fundacji Shalom, która wiemy, że ciężko pracowała, ja tutaj wchodząc na scenę usłyszałem, no to już ten 10, teraz kolejny rok pracy na następny. Ten kosz od miasta stołecznego Warszawy, bo to jest kosz od pani prezydent, a to jest kosz od państwa, od warszawiaków dla Fundacji Shalom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie, panie prezydencie. Jeszcze, tak jak mówiłem, będzie muzycznie. Wszyscy zostajemy na scenie, bo każdy, kto do nas teraz dołączy na scenie, będzie musiał zaśpiewać. Ale jako następnego gościa, a mamy jeszcze po tym gościu... Proszę mi pozwolić zapoznać państwa, ale przede wszystkim Gołdę z treścią listu, jaki prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz do ciebie skierowała. Warszawa, 1 września 2013 roku. Szanowna pani, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej. W pani wypadku osoby o niespożytej energii, wrażliwości i fantazji, praca twórcza oznacza zarówno występy sceniczne, jak i intensywną popularyzację kultury żydowskiej, języka, teatru, literatury i muzyki. Stworzenie Fundacji Shalom i Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera to przerzucenie przez panią niezwykle solidnego i pięknego zarazem pomostu pomiędzy przeszłością a dniem dzisiejszym. Dzięki pani możemy swobodnie się nim przechadzać.